being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Siemana, mam tutaj Popa w kolejnym materiale. Co sądzę o... W tym materiale opowiem wam, co sądzę o powrocie tego człowieka, czyli Hana, granego przez Sung Kanga do FF9 po 10-11 latach nieobecności. Jak wiemy, te 10-11 lat temu zginął on w Tokyo Driftie, pod koniec Tokyo Drifta, w wypadku, który spowodował The Cat Show. No i tu w kierowcy Han powraca. Zobaczymy go w nowej Toyocie Suprze z 2020 roku w kolorze pomarańczowym. Ma ten kolor nawiązywać do poprzedniej Toyoty Paula Walkera, więc to taki trochę hołd. Ale co sądzę o samym powrocie Hana? No jest to trochę dla mnie dziwny zabieg, ponieważ w siódemce w Szybkich i Wściekłych go pochowali. Dominik poleciał do Tokio po jego ciało. Pochowali go nagle po kilku filmach. Wraca konkretnie to po 10-11 latach i kanonicznie po dwóch filmach od ostatniej części, a niekanonicznie no to będzie po Tokyo Drift był po drugiej części Szybkich i Wściekłych, czyli można by powiedzieć, że czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, to jest 5 plus film osobny, który był o Dekarcie i o Hopsie, czyli no, po 6 filmach wraca. To taki trochę zabieg, który był już zrobiony z Leti, która wróciła w 6 i teoretycznie też umarła, ale tam wyjaśnili to w ten sposób, że miała wypadek, straciła pamięć, więc można było ją jakoś przywrócić do roli, bo też po 6 części Szybkich i Wściekłych, przed 6 częścią Szybkich i Wściekłych, kiedy ona zmarła pod koniec 4, to można było to jakoś wrócić, jakoś wytłumaczyć. A tu nie wiem jak, no bo on w tym wypadku w Tokyo Drift zderzył się z wozem Descartes'a, konkretnie to z jakimś oldtimerem Mercedesa. Zderzył się z tym Mercedesem, jego samochód, znaczy Hana samochód, spłonął, wybuch, więc jak oni to zrobili? Nie wiem, sam się zastanawiam. Nie dowiemy się niestety tego w tym roku. Dowiemy się w przyszłym, bo z powodu pandemii przesunęli premierę do 2021. Nie wiem przypadkiem, czy tej premiery jeszcze nie przesunął o 2022 na przykład, więc
nie wiem, ile musimy czekać na tą premierę, bo trailer, który umieszczę wam pod filmem, bo nie mogę go tutaj umieścić, bo montuję w takim programie, że niestety trailery nie wchodzą na takim małym okienku, więc umieszczę go wam pod spodem. No trailer już jest od roku z hakiem w kinach, wysieki. I ma milionowe wyświetlenia, więc zobaczymy, jak to będzie, jak Universal do tego podejdzie. No i cóż, jeśli wy macie swoje opinie na ten temat, to dajcie znać pod tym filmem w komentarzu. Ja sobie chętnie poczytam, podzielę się swoimi sugestiami, z waszymi opiniami, więc no cóż, nie pozostaje mi nic innego jak czekanie, tak jak na 7, 8, 6, to poczekam na 9. No i cóż, do zobaczenia, trzymajcie się, see ya!